przyjechaliśmy nad Rzekę Czerwoną, moją ukochaną rzekę, która się cechuje tym, że jest jedyną znaną mi rzeką w powiecie koszalińskim, która bezpośrednio oddaje swoje wody do morza. Znajdujemy się między Pleśną a Ustroniem Morskim i stoimy nad brzegiem tej rzeki tuż przy ujściu. Dlaczego dzisiaj przyszliśmy tutaj? Przyszliśmy tutaj z dwóch niejako powodów. Po pierwsze dlatego, że w okresach zimniejszych inaczej wieje wiatr i jest inny i ten wiatr ma wpływ na to, co się tutaj dzieje przy tej rzeczce. Nie wiem, czy Państwo pamiętacie, jak równo rok chyba temu przyjechaliśmy tutaj zimą i chałdy piasku były tak wielkie, że ledwo się chodziło i ta skarpa, która jest z tyłu za mną, była tak wysoko, jak tablica, która była wtedy prawie przykryta piachem. I to było do samej rzeki takie urwisko. Dlaczego tak się dzieje? Po prostu jak są wiatry północne, północno-zachodnie i zachodnie, to łagodnie fale oddają tyle piasku, ile trzeba, ale tylko część piasku. I jak Państwo pamiętają, przybój, odbój fal powoduje, że część piasku spływa z powrotem i jest niesiona zygzakiem na następną część. Znowu z powrotem część wraca i w ten sposób niewielkie ilości piasku są dostarczane na plażę. No i jak jest sucho, jak jest wiatr, to oczywiście piasek przesuszony jest pędzony wiatrem w głąb lądu. I w ten sposób u nas przyrastają plaże. Właściwie nie przyrastają, utrzymuje się piasek na plażach. A co się staje zimą? Wtedy, kiedy taki zimny wiatr z północy już zalega w środkową część Azji, Rosji, tajga jest przykryta śniegiem, północna Finlandia w tej chwili już jest przykryta śniegiem, Norwegia jest przykryta śniegiem i to wszystko powoduje, że zimne powietrze spływa do nas. I jak spływa zimne powietrze, to cofa się ciepłe powietrze. Jak zaczyna się wiatr z południa albo z południowego wschodu, to wówczas następuje odwrotna wędrówka piasku. Czyli piasek jest wywiewany z wydm i przenoszony w inne miejsce i stanowi zupełnie inny układ niż taki, którego się nauczyliśmy, czyli ten, że z zachodu i z północy wieje wiatr i nam dostarcza piasku. Ten zabiera piasek. On ten piasek wyrzuca z powrotem do morza albo częściowo zasypuje to, co ma po drodze. No i rzeczka Czerwona, cudowna rzeczka, broni się swoim prądem, bo jest dosyć wysoki poziom wody, wyrzucając ten piasek i torując sobie drogę prosto do morza. Rzeka wybroniła się sama, chociaż widać, że jest spłycona i że część tego piasku z góry została przerzucona do koryta rzecznego. Tu, gdzie stoję, rok temu płynęła rzeka. Płynęła nasza Rzeka Czerwona. Z tyłu za mną jeszcze widać odrobinę jej wysokiego brzegu. I teraz, jak się przyglądałam już śladom, jakie ta rzeka pozostawiła, to koncepcja według mnie jest taka. Prawdopodobnie rzeka została zasypana kompletnie piaskiem, który zwiał z południowego wschodu. Zasypana została rzeka i rzeka się nie mogła przebić. I prawdopodobnie ludzie przyjechali tutaj, żeby ją ratować, bo tam widać ślady gąsienic i tu widać, że prawdopodobnie udrożniono tą rzekę, wysypując tutaj piasek. I ta rzeka udrożniona z dużą ilością wody przebiła sobie nowe koryto, bo przecież proszę patrzeć na oko, że tam jest niżej niż tu, gdzie ona miała swoją drugą stronę. Po obu stronach ujścia rzeki są zielone glony. No i pani mnie tutaj zaczepiła, pytając, czy pani nie wie, skąd się te glony wzięły. No jasne, że wiem. Glony się biorą z tego, jak jest żyźnie. Tydzień temu był ten wiatr i po prostu zatamował rzekę, a rzeka niosła ze sobą pełno wody z łąk żyznych torfowisk niskich. Dlatego ona jest przecież czerwona, bo ja kiedyś pokazywałam tę barwę czerwoną rzeki. I te żyzne elementy przy temperaturze dodatniej
plus tam 12-13 stopni, natychmiast zakwitły iglony spożywają to wszystko, co ta rzeka naniosła. Wszelkie dobro, azoty, fosfory, potasy. Czyli warto tutaj przyjechać i obserwować taką rzekę i wyciągać własne wnioski. Czy koryto się przebije w tą stronę, czy nie? Nurt wyrzuca i sobie robi głębokość, skręcając na prawo. W związku z czym on będzie tam pogłębiał się od strony zakrętu, a z tej strony się będzie wypłycał. I ta łacha, która kiedyś była jego drugim brzegiem, będzie coraz wyższa. Ale jak przyjdzie wiatr z północy i zachodu, a przecież nasze zimowe wiatry takie są, rozmiecie w pył to wszystko i rzeka prawdopodobnie albo się wyprostuje, albo skręci w tę stronę, w zależności od tego, jak ten piasek się ułożył. No czy to nie jest ciekawe? Czy nie warto tutaj przyjechać, zadumać się nad tym, jak natura sama sobie reguluje wysokość, szerokość, długość, żyzność siedlisk, które dotyczą tej właśnie natury, w tym momencie tej rzeki. Już chcieliśmy pożegnać to wybrzeże wraz z Rzeką Czerwoną, ale odezwała się we mnie żyłka zoologa. No przecież jak przejść do porządku dziennego nad tym, jak ja mam wszystkie małże, jakie tutaj są w Bałtyku. Przecież Bałtyk jest nazywany Morzem Małżowym. I teraz proszę popatrzeć, ja będę mówiła, jakie one są. Te czarne, wielkie, wydłużone, to są omułki jadalne. Znamy je, operator Krzyś nam je pokaże. Dalej sercówka jadalna. Wprawdzie maleńkie, no ale gdyby były większe, już takie dorosłe muszle, to prawdopodobnie zawartość ich nakarmiłaby niejednego człowieka. Dalej rogowiec bałtycki. Miniaturka małgwi piaskołaza. Maleńki, wapienna skorupka i jakieś substancje, które są w morzu, a które on pobiera wraz z wodą, odzwierciedlają się w barwie, w tych słojach przyrostu rocznego. Dalej na samym końcu jest małgiew piaskołaz. Jedna jest, jak to powiedział mój syn, z całą zawartością. Wyciągnięta żywa z morza i z braku wody zginęło jej się. I jest jeszcze pąkla bałtycka, która jest przyczepiona do skorupek omułka jadalnego. Kiedy zobaczyliśmy, jak walczy dzielnie Rzeka Czerwona i przegrywa z żywiołem, przyjechaliśmy do Jamna na kanał jamneński, właściwie do Unieścia, żeby zobaczyć, jak sobie kanał daje radę. Przecież to stworzyli mądrzy, myślący ludzie. Jednak i tak wygrywają żywioły. Proszę zobaczyć, że wiatr wiejący wcale nie tak silnie, bo ten huragan nie był jakimś wielkim tam sztormem. Naniosły z tej strony piasku, ze wschodu i zamuliły dosłownie kanał. I widać, że ten kanał jest przekopany we fragmencie. I teraz proszę zobaczyć, co się będzie działo, jak będzie wiatr zachodu, bo u nas przeważnie są wiatry zachodu. Wiatr zachodu po prostu zrobi w ten sposób, że z powrotem wepchnie ten piasek do kanału i znowu kanał będzie zapchany. Gdyby dokończyć tą ostrogę, to wówczas piasek poszedłby po zewnętrznej stronie ostrogi i by zaczął być wysypywany przez falę trochę dalej. A w tej chwili piasek idzie dwiema stronami i tutaj przychodzi trochę piasku i zaczęły się tutaj robić już wydmy białe. One nie są usztywnione, jeszcze nie są zahamowane. Tam dopiero zaczynają się kępy traw usadawiać. No i jak przychodzi taki silny wiatr, on po prostu stamtąd, on po prostu zdmuchuje, rozdmuchuje całe te wydmy i kruszywo, które tam się znalazło, z powrotem będzie w kanale. No i taka będzie zabawa, dopóki człowiek albo nie dokończy tej ostrogi, albo po prostu tutaj wymyśli jakieś trzy piętra takiej przegrody z belek, żeby zatrzymać po prostu ten piasek. Także widzimy, że walka człowieka z żywiołami to jest walka do końca chyba życia człowieka. I możemy sobie porównać obie te sytuacje, kanału Jamneńskiego i Rzeki Czerwonej.
tam nie ma żadnych nakładów poza tym, że się udrożnia kanał. Tu trzeba było to koniecznie zrobić, dlatego że tylko mądrze, żeby jednak było przewietrzanie jeziora Jamna, żeby z jeziora Jamna nadmiar wody mógł spokojnie odpłynąć, a żeby jednocześnie piasek nie zasłaniał tego kanału. W podsumowaniu można powiedzieć, że gdyby mały człowiek z tatusiem przyjechał w tej chwili raz, drugi, trzeci i widział te zmiany, to kto wie, czy z niego by nie wyrósł jakiś konstruktor, który przez cały czas by zajmował się myśleniem, jak tutaj to wszystko rozwiązać, i by rozwiązał.